Witam naszych solistów, witam orkiestrę wakacyjną, czyli naszych nauczycieli. Nasz dzisiejszy koncert dedykujemy naszej szkole, która skończyła 80 lat i mimo swojego wieku jest cały czas piękna, rozwija się. Jako pierwszy Jan Gąska, uczeń pani Beaty Rancetery, uczeń klasy pierwszej. I bajkowa opowieść Dziadek do orzechów, opowieść o Klarze, która dostała w prezencie bożonarodzeniowym figurkę Dziadka do orzechów. Ta figurka ożyła i zabrała ją w różne bajkowe, wspaniałe miejsca. Janek, zapraszam cię. Thank you.
przeważała muzyka filmowa. Poczekamy teraz chwileczkę. Właśnie tu wjeżdża instrument, który nazywa się... Tak, jest harfa. I na tej harfie Liliana Raczek, uczennica pani Justyny Hedy, wykona muzykę z bajki Jak wydresować smoka. Ja się cały czas zastanawiam, o czym jest ta bajka. Może ktoś by tutaj w skrócie nam powiedział? Opowiedz tam tak szybciutko, o czym jest ta bajka. Myślałam, że to jest o dziewczynce, co wytrenowała. No to my mamy dziewczynkę w takim razie. Ona będzie może nie tyle trenowała smoka, co grała przepięknie na harfie. Ten smok. Ten smok da się wytresować, jak to było w końcu. Udało się to? Tak, udało się. To się nie dziwię, że... A, nawet on jest. Świetnie. Nie dziwię się, że on się dał wytresować, jak słuchał takiej pięknej muzyki. Ja się tak zasłuchałam, że... Harfa musi wyjechać. Pani to wygląda, prawda? Pani sobie świetnie zmradzi, że... Teraz kolej na muzykę filmową, może taką, to nie jest muzyka, znaczy to nie jest oczywiście film dla dzieci, bo to jest dziecko Rozmary, to raczej dla starszej może młodzieży, jeśli mam ochotę. A
Ale muzyka, przepiękna muzyka, właściwie to będzie koncerta Krzysztofa Komendy. To był wybitny polski kompozytor, pianista jazzowy, którego niestety bardzo dobrze rozwijającą się karierę przerwał nieszczęśliwy wypadek. My będziemy słuchać właśnie koncerty w wykonaniu Hani Janik z klasy magnetu pana profesora Dariusza. Orkiestry zaaranżował pan profesor Dariusz Srebrniak.
przed nami muzyka Jana Sebastiana Bacha, koncert skrzypcowy Amol, część pierwsza. Muzyka Bacha bardzo często jest wykorzystywana w filmach. Sprawdzałyśmy tam w wielu miejscach, gdzie ona występuje. Trudno wyliczyć te filmy czy te bajki, gdzie ta muzyka występuje. I stąd dzisiaj taki właśnie fragmencik, pierwsza część koncertu Amol. Kacper Goś, uczeń pani Natalii Kosut.
Za chwilę przed nami muzyka z filmu Harry Potter, właściwie to jest książka, a później powstał film. Tutaj muszę wspomnieć o tym, że aranżacji na orkiestrę dokonał Jasiu Gąszczyk. Jesteś, Jasiu, jesteś, tak? Bardzo ci dziękujemy. I również Janek opracował partię do Matadora, do tego utworu, który był grany na dwie gitary. Przed nami Wojtek Surdacki z klasy Fuzonu, pana Mariusza Pysza i Harry Potter. I muzyka z dwóch bajek, najpierw Koziołek Matołek, a później Reksio. Przy ksylofonie Antek Smok z klasy perkusji pana Dominika Augustowskiego. Tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja zapraszam wszystkich naszych solistów na scenę. Nasz miś, to jest nasz miś Karol. Nie wiem, czy znacie naszego misia, który nam towarzyszy od początku koncertów naszej orkiestry wakacyjnej. Miś Karol przygotował tutaj balony. Jakieś ma takie fajne balony. Poprosimy panią Violettę, by wręczyła naszym solistom. Chodźcie śmiało, ciach, 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 szybciutko. I panią Dominikę, mamy dla was takie drobne upominki. Chodźcie wszyscy tutaj u nas. Janek, Agatka, Lilka, Hania, Kacper, Wojtek, Antek. Brawa, wielkie brawa dla was. Ja przy okazji
podziękować, dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Nie wiem, czy wszystkich tutaj jestem w stanie dzisiaj wymienić, ale dziękuję tym, którzy opracowali utwory. Dziękuję Andrzejowi Walasikowi, który dzisiaj uwiecznił nasz koncert i będzie na pewno możliwość obejrzenia go na naszym szkolnym YouTubie. Dziękuję panu Pawłowi, który obsługiwał konsolę, kolegom, którzy tutaj nam pomagali w sprawach technicznych. Teraz kolej na naszą orkiestrę. Przedstawię wszystkich po kolei. Pani Irina Sukaszyna-Gąsior, koncertmistrz. Pani Agata Mrówczyńska, pani Ania Piątek, pani Agnieszka Garbacz, pani Natalia Kozub i pani Marta Ostańska. Skrzypce pierwsze. Dla państwa też mamy takie wakacyjne właściwie gadżety. Prosimy, żebyście państwo je, że tak powiem, założyli na siebie. Tak. I przedstawiam skrzypce drugie. Pani Katarzyna Kostrzewa, pan Lech Gąsior i Tosia Łukasiewicz, uczennica nasza, dlatego że w naszej orkiestrze również grają uczniowie. A, dobrze, to w takim razie balon pęk, ale chyba mamy zapasowe, to poprosimy o zapasowe. A, jak ładnie się Kacper chciał zachować, bo chciał koledze dać, ale mamy zapasy. Mamy zapasy. Wioletta, gdzie te balony w zapasie? Zaraz będą. Antek, nie martw się. Będą balony. Tak, chwileczkę. Dobrze, przedstawiam dalej. Altówki. Pani Katarzyna Czerniawska ze swoją tegoroczną absolwentką Anią Falbą. Pan Szymon Krzemień i dwie uczennice, Basia Rydzewska i Łucja Kowalczyk. Już w wakacyjnej odsłonie. Na kontrabasie znany wszystkim Wiktor Paśnikowski. W tym roku wspomógł nas na klarnecie pan profesor Dariusz Srebrniak. A instrumenty perkusyjne w torbie przyniósł pan Dominik Augustowski, tudzież wykonał partię Koziołka, Matołka i Reksia. Czy wszyscy już mają? Tak, świetnie. Komuś pęk balon, a mamy zapasowe. Gdzie te zapasowe? To pani Wioletto, że za nią napękła. Mamy zapasowe, na szczęście. Zaraz, Antek, dostaniesz balona. Nie wiem, czy damy radę zrobić takie wspólne zdjęcie. A właśnie, jeszcze serdeczne podziękowania dla pana Marcina Bronisza, który w podwójnej roli grał i też sfotografował nas wszystkich. Może poprosimy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Proszę państwa, proszę patrzeć.